Naprawdę chcesz zapisać króla do szkoły? Tak, bo mają miejsce a dwa wolne, to jeszcze może by ktoś poszedł. Dobrze, chcę chodzić do szkoły. No, każdy tam ma. Ty masz 17 lat. 18. A no to 18. I tam chodzą dzieci, które mają 17, 16, 18 lat. W tym wieku. A no to mogę iść. No to chodź. A która to klasa? Szósta C. Aha, mogę chodzić. Albo B, bo B. Chodź. Idę. Chodź. Albo siódma klasa, albo ósma. Chyba ósma. Albo siódma. Jak się dowiemy. Chodź, to tutaj. Tutaj? Tak. Trzeba zapukać. Mogę je zapukać? Nie. Proszę, wchodzimy. No w końcu pan go przyniósł. Tak. Jestem. Jeszcze mamy jedno wolne miejsce. Może pan by poszedł? Ja? Oczywiście. Ale ja jestem prawie dorosły. No wiemy, ale może pan tutaj chodzić. Dobrze. I z kim mam usiąść? Gdzie chcesz? Ja siadam tutaj z tą kotką. Ja ze skunksem. Tylko się ty nie spierdź. Ale król nawet nie zjadł śniadania. No wiem, dziwne, ale powinien już wrócić, James. No. Idę na bal. Dobrze, idź. To może ja to zjem. No, nawet nieźle na tym balkonie. Ach, plecak jakiś. Taki stary ten plecak. A niech będzie tutaj siedział. Albo nie, dam go tam. Jesteś? Jestem. Mam jakiś plecak stary. Może James poszedł do szkoły? Nie, no nie poszedłby. Ja sobie usiądę na tym. Okej. Okej. Mam troszkę chrypkę. Widzę właśnie. Nic nie jest. Nie, spoko. Dobrze, kochani, mamy nowych uczniów. Chodźcie, przedstawcie się całej klasie. Już. Chodź. No chodź. Idę. Więc tak. Nowi uczniowie, przedstawcie się całej klasie. Witam was, jestem James. Witam was, jestem król Alex. Ale nie musisz się kłaniać, Aleksie, Aleksandrze. A wy mi. Wy wszyscy, James oraz Alex będą chodzić po całej klasie i będą się pytać, jak mają na imię, jak wszyscy uczniowie, uczennice, uczniowie mają na imię. Dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Jestem James. Jestem Filemon. Jestem Klementynka. Ładne imiona. Jestem Jagódka. Jestem Pipek. Ładne imiona. Mod wiem. Jestem Mod. Ładne imię. Jestem Ruzia. Ładne imię. Jestem Bucz. Ładne imię. Jestem Ciribka. Aleks. Aleksander. Kiara. No już.
Możesz usiąść do ławki. Teraz ja, tak? Oczywiście. Jakie imię? Klementynko. 10 minut później. Usiądź do ławki. No już. Dobrze, moi kochani. Otwórzcie teraz podręczniki na stronie 62. A co ze stroną pierwszą i drugą i trzecią, tak tam? Przecież one już były. Ale jak to? No tak to były. Tylko że wy wtedy nie chodziliście do tej klasy, więc mogliście nie wiedzieć o tym. Zauważyłem właśnie. Naprawdę, ja nie. Nie przesłaj ławki. No dobra. No otwierajcie te podręczniki. Dobrze. Na stronie 62, powtarzam. Dens powinien już tutaj dawno być. No wiem, nie ma go jakoś. Ciekawe, co się z nim stało. Może się przewrócił gdzieś po drodze albo coś. Pójdę zobaczyć. A mogę ja? Ja. Dobrze. No to już chyba tutaj. Ciekawe, która to jego siatka. Się wydaje, że dziewczyna dziesiątka, albo jedenastka, albo dwunastka. Nie wiem, albo dziewiątka. Nie miałam dziewiątki, tylko kiedyś. Zapraszam. Dzień dobry. Czy jest tutaj może James, jakiś taki James, taki kotek? Z takim ogonem do góry i taki król Alex, taki tygrysek. Tak, są. No, odezwajcie się. Odezwijcie się. Jestem. Jestem. A po co pytasz, droga? Bo oni właśnie mają iść do... Właśnie tak z ciekawości, bo myślałam, że oni się gdzieś przewrócili czy coś. Żeby poszli już do domu lepiej. Dobrze. To jesteście zwolnieni. Chodźcie. Dlaczego nas zwolniłaś? Nie miałam wyboru. Było tak fajnie. Właśnie. Od kiedy, James, ty lubisz szkołę? Polubiłem ją, mam koleżankę Mod. Co? Koleżankę? Nie wiesz. Drzwi otwarte? Bo ktoś jest w środku. Złodziej jakiś! Pozwoliłaś na to, perełko! Nie, tam jest ten, Sky. On chyba głupieje powoli. Też byś tak wydaje. Chodź. Chodź do środka. Idę. Ała. No chyba musimy się powoli kłaść spać. No. Ej, oni tam siedzą do 20:30. Lol. No. Dobra, spać się kładziemy. I to już. Król też. Ty też. Służący. Dobrze. No on już śpi, a wy? Już. Dobrze. No właśnie.